Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy kolejny dzień naszej pielgrzymki. Rozpoczynamy modlitwą brewiarzową z racji, że w hotelu nie ma sali, w której moglibyśmy się spotkać. Idziemy przed replikę. Myślę, że dostrzegamy, widzimy Chopina, która jest w łazience, ten sam po mniejszych wymiarach znajduje się tutaj pomnik naszego artysty. Będziemy tam odmawiali modlitwę, a później śniadanie i kolejne punkty dzisiejszego dnia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który nam obiecał Ducha Świętego. Alleluja. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały, jego mieszkańcy, albowiem On powiedziałem, są duchem i życiem. Alleluja. Całego serca pełniam, wysłuchaj mnie, Panie. Zachować chcę Twoje ustawy. Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw. Idę przed Twoim napomnieniem. Chodzę o świcie i wołam. Pokładam pewność Twoich słowa. Daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem. Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy. Dalecy są oni od Twojego prawa. Jesteś blisko, Panie. I wszystkie Twe zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa. Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały, jeśli mu braknie mądrości danej przez Ciebie, a wierność Pana trwa na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Podary Ducha Świętego dla Elii Jezusia. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nas. Pozdrawiam ponownie. Już teraz stoimy przed pomnikiem naszego Chopina. Moi drodzy, tutaj to miasto, w którym się znajdujemy, jest bardzo związane z jego koncertami. Nieraz może się nawet... Ja osobiście sam się też zastanawiałem, skąd u Japończyków takie zainteresowanie. Bardzo się cieszę, że mogę być przewodnikiem pielgrzymki z Polski, która podróżuje tutaj śladami świętego Jana Pawła II i Maksymiliana Kolbe. Jesteśmy w mieście Hamamatsu, 240 km na zachód od Tokio, 800 tysięcy mieszkańców. Miasto jest siedzibą dwóch największych w Japonii i na świecie producentów fortepianów, to jest Kawai i Yamaha, i w związku z tym jest miastem siostrzanym z Warszawą jako stolicę
muzyki. Obydwaj producenci fortepianów są obecni na każdym konkursie chopinowskim, ponieważ artyści grają na ich fortepianach. Oprócz tego ma tu swoją siedzibę Suzuki, producent samochodów, i dużą fabrykę ma tutaj Honda. W związku z tym biznes tutejszy, właśnie szczególnie te korporacje, sponsorowały wybudowanie wielkiego kompleksu hotelowo-biznesowego. Znajduje się bardzo elegancki hotel. Dwie duże sale koncertowe i sale różne do różnych zgromadzeń. W związku z tym, że Warszawa i Hamamatsu są siostrzanymi miastami jako stolice muzyki, znajduje się tu pomnik Chopina, który jest repliką pomnika Chopina z Łazienek. To jest 1/8 wielkości pomnika Chopina w Łazienkach. Jest również napis upamiętniający powstanie tej repliki. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają. Z miejsca ważnego dla naszej ojczyzny. Spod pomnika Chopina w Hamamatsu, w japońskim mieście. Drodzy, kończymy pobyt w hotelu, wyjeżdżamy z Hamamatsu, jedziemy nawiedzić polskie siostry opatrzności Bożej. Zapraszamy i zabieramy Was w sercu. Podróżujcie, pielgrzymujcie z nami. Pielgrzymowania w Japonii, no i szczęśliwej powrotu do Polski. Jak Państwo gdzieś spotkają właśnie taki ubiór i siostrę, proszę pozdrawiać od sióstr z Tokio. Szczęść Boże i pozdrawiam. Jezus Chrystus po Eucharystii, którą odprawiliśmy u sióstr opatrzności Bożej, ruszamy w dalszą drogę. I chciałbym tylko poinformować, że we wspólnocie sióstr są 3 siostry z Polki, jest Wietnamka i Japonka i posługują, tak jak każde siostry zakonne, mają swój charyzmat i realizują go tutaj w ramach misyjnej pracy w Japonii. Zbliżamy się do głównego celu naszej pielgrzymki, do sanktorium. Akita pociąg wyjeżdża z Tokio o 14:20.
Moi drodzy, stoimy na peronie i czekamy na ostatni etap podróży pielgrzymki do Akity. Wieczorem będziemy u Matki Bożej. Ponad 4,5 godziny drogi jeszcze przed nami. Za chwilkę ruszamy, zabieramy Was, jeżeli chcecie się z nami zabrać. Jesteśmy w Akita, tak jak było w Tokio, gdzie byliśmy tam przy tęczowej moście, to tutaj z diabłami nie róbcie zdjęć, no nie wypada, przecież jesteśmy na pielgrzymce. W Akita z diabłami, co wy robicie?